Beatus tus Maria. Mia aita Christina, duha Sventella, ama. Mater Christi. Jeszcze raz wrócimy do czwartego orędzia Matki Najświętszej, do kapłańskiego ruchu maryjnego, powód moich łez. Spróbujmy w tym komentarzu zamknąć całościowo, dlaczego Matka Najświętsza płacze. Płacze, bo dzieci, zapomniawszy o Bogu, zanurzone w przyjemnościach, pędzą ku zatraceniu. Dla wielu z nich łzy Matki Najświętszej płyną na pewno, ale główną przyczyną łez Matki Najświętszej są kapłani. Jej synowie najmilsi, jej poświęceni. Matka Boża mówi, widzisz, że mnie już nie kochają, że mnie już nie chcą. Czy widzisz, że nie słuchają już słów mojego syna, że często go zdradzają? Jak bardzo Jezus obecny w Eucharystii jest przez wielu zapomniany, pozostawiony samotnie w tabernakulu. Często obrażają go świętokradztwami i łatwo popełnianymi i zaniedbaniami. I dlatego Matka Najświętsza płacze. I żeby Matka Najświętsza przestała płakać, musimy zająć się tymi tematami. Już Matka Najświętsza opadaje wspartym orędziu powód jej łez. Przede wszystkim kapłani. I dlatego stwierdza Westerplatte, dlatego to studio internetowe Miłosierdzia Bożego i dlatego nasza aktywność, żeby choć jeden kapłan nawrócił się i Matka Najświętsza z powodu jednego kapłana przestała płakać. W dalszych orędziach będziemy się coraz bardziej wgłębiać. Matka Najświętsza otwiera swe serce i mówi bliżej, dokładniej, co ją boli. Ma do nas zaufanie jako do swoich dzieci, wiernych dzieci, ale na to zaufanie musimy zapraszować, być posłuszni Matce Najświętszej. Kto opiera się tylko na rozumie, na racjonalizmie,
nie czuję. Kim jest mama? Matka Najświętsza. Nie widzi potrzeby. Po co ja mam być posłuszny? Po co ja mam być posłuszna? Ja mam swoje reguły, zasady, wypracowane. Tutaj to ja będę decydował, a nie tam ktoś będzie mi dyktował, co ja mam robić, jak mam żyć, jak mam postępować. Pokora jest kluczem, jest drogą do serca naszej mamy. Tak jak ona sama rozpoczęła ten przepiękny czas ściągania na ziemię Pana Jezusa, drugą osobę boską naszego Zbawiciela. Oto ja, służebnica Pana mojego, niech mi się stanie według słowa Twego. Pija. Matka Boża zawierzyła całkowicie, bez reszty, tak mówiąc wprost, w ciemno, bo nie wiedziała, co się za tym kryje. Anioł Gabriel tylko troszeczkę uchylił jej rąbka boskich tajemnic, ale dzisiaj to ona jest mamą i Pana Jezusa przede wszystkim, ale i każdego z nas. Wszyscy zostaliśmy jej właśnie dani i wezwani do posłuszeństwa. Ale Bóg Ojciec tak stworzył świat, że człowiekowi dał wolną wolę. I Bóg może wszystko, oprócz jednego. Nie może zgwałcić wolnej woli człowieka. Człowiek musi wybierać między dobrem i złem. Nikt go nie może zgwałcić. Nawet Bóg może wybierać Boga albo szatana. Innych możliwości nie ma. I Mateńka Najświętsza przez te orędzia, przez kapłański ruch maryjny wzywa nas, że ona nas poprowadzi ku wiecznemu szczęściu, do nieba, do obcowania radosnego, szczęścia w niebie i stałego przebywania już na zawsze w domu Ojca. To tuż Maria, to tuż.